Nazywam się Krystyna Siemiątkowska-Plut. Się urodziłam 20 listopada w 1947 roku w Polsce. A jak miałam 10 lat, to wyjechałam do Kanady, żeby się połączyć z ojcem, który uciekł wcześniej w 1949 roku. Teraz, ojciec się urodził 17 czerwca w 1910 roku w Warszawie. Uczył się na Politechnice Warszawskiej i w 1939 roku dostał, w 1938 dostał magistra z inżynier budowlany wodnych. I był bardzo czynny w obozu narodowo-radykalnego podczas studia. 1 września, jak się wojna wybuchła, to został zmobilizowany i zawieźli go na razie na wschód do jakiegoś obozu żołnierskiego i tam mieli się ćwiczyć. No i Polska kapitulowała, to nie, do tej pory właśnie żadnego nie widział, żadnych walk ani nic nie widział. Jak Polska skapitulowała, to wrócił do Warszawy i przystąpił do działalności konspiracyjnych w ramach organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy, to ZJ się nazywa. Zorganizował komórkę likwidacyjną i przeprowadzał akcję na eliminację właśnie tych zdrajców, jak on to ojciec nazywał. I on także też się starał o broń, bo zawsze było broń brak. I samochody też porywali i szukali pieniędzy, żeby to im pomóc, żeby kupić na czarnym rynku broń i tak dalej. A w 1942 roku przyłączył się do NSZ i pracował w NSZ, w sztabie NSZ. W tej komórce likwidacyjnej, to ta komórka likwidacyjna nazywa się Oddział Mazura, bo to jest pseudonim ojca, był Mazur. I napady zrobili na pociągi, które jechały na rosyjski front, na pociągi niemieckich. I tam ukradali bronie i mundury, żeby im właśnie pomagało w akcji przeciw Niemcom. W 1943 ślub bierze z moją matką i na Starym Mieście i w 1942 się rodzi syn, nazywa się Zbyszek. 1 sierpnia wybucha powstanie i ojciec bierze główną bazę w domu kolejowym przy ulicy Żelaznej i Chmielnej i tam stamtąd przyłącza się do Chrobry 2 i został dowódcą pierwszego plutonu, Warszawianka się nazywała. Pod koniec powstania musiał zdecydować, czy się poddać, czy jeszcze dalej walczyć. Zdecydował, że to nie ma sensu, że trzeba żyć i dalej walczyć poza Polską i się dostał do obozu POW. W Murnau. Zmieniał imię w tym obozie na Artura Zawadrowskiego i jak został uzwolony przez trzecią armię Pattona amerykańską, to się podszedł do Brygady Świętokrzyskiej, gdzie z nimi działał dalej wywiady na co robili Sowieci, jakie i do Amerykanów te wywiady. Chciał uciec z Polski, bo było nie bardzo dobrze. Więc wziął ojciec matkę, żonę i synka i chciał się udać przez granicę Czech. Ale niestety mój brat miał 4 lata i za dużo mówił. I się bali, że
To, że jakby było dziecko niemowlę, to by nic nie mówiło, albo większe, trochę starsze, to by można by było wytłumaczyć, a czteroletni chłopak, to nie udało się i się bali, że się nie uda, bo musieli udawać, że są Czechami, że wracają do Czechosłowacji. Także zrezygnował z tego, powiedział, że właściwie to w Polsce nie jest tak źle jeszcze. I były wybory i w prasie było, tego Mikołajczyk wygra. I więc następny dzień po wyborach przychodzi do pracy i wszystko w newspaper mówi, że partia komunistyczna wygrała 99% i Mikołajczyk dostał tylko jedną. Także to go trochę przeraziło, bo no co teraz robić? Dostał pracę od znajomego, pracował w Nowym Dworu i jako inżynier, ale zaczęli się opytać się o Siemion Tkowskiego, tych różnych miał znajomych, to ci mówią mu, że ludzie, że UB się pyta o Siemion Tkowskiego. On był jako Roman Pawłowski. I coraz więcej się o Siemion Tkowskiego pytają. No i tak przez rok właściwie on jechał miał dom w Legionowie, gdzie ojciec mieszkał i my mieszkaliśmy w Warszawie. Ja się urodziłam w 1947 roku, także on ciągle zmieniał miejsce, gdzie on mieszkał. No i w 1948 roku, właśnie na jesień, jego znajomy myślał, że ojciec już wyjechał z Polski i on został złapany przez UB i on powiedział, że Roman Pawłowski to jest Tadeusz Siemion Tkowski. I ten mama też opowiadała, że często przychodzili pod jej dom i stali w dwóch takich UB i ten stali tam i patrzyli, kto do domu przychodzi i nie przychodzi. Później przyszli do niej i pytają się o Siemion Tkowskiego, a mama mówi, że mąż nie żyje, że został zabity w wojnie. Ale właśnie przez dwa miesiące go tamten dom obserwował, to on się już bał chodzić do domu. Walczył podczas powstania, walczył to pseudonim miał Karol i on z nim walczył podczas powstania i właściwie przez całą wojnę. I on miał kuter rybacki w Gdańsku i zdecydowali, bo on też był poszukiwany, i zdecydowali, że trzeba uciekać. I zaczęli szukać miejsca, gdzie skąd uciekać i postanowili, żeby Stutthof, żeby z tego koncentracyjnego obozu, że tam się spotkają, przejdą na plażę i kuter wyjedzie z Gdańska i ich podbierze. Także to było w styczeń 1949 już rok. I spotkali się w tym, właśnie się ukrywali w tym krematorium w Stutthof i jak już zapadła 10, 11, już było ciemno, to przez 2,5 kilometra przez las szli na plażę, żeby i stamtąd latarkami sygnał dawali. Ale przez 2 godziny, było zimno, to w styczeń, ale kuter nie mógł ich znaleźć. Więc się nie udało, skancelowali i powrócili do Warszawy, no i trzeba znowuż jakieś inne miejsce szukać. Drugi raz spróbowali, w Sopocie byli i tam jednak wybrali miejsce i tam ich właśnie skuter znalazł. I mieli na kuter, to była też marzec, to było zimno i były wielkie fale, skutera wyjechał po nich ponton i przyjechał na plażę, ale to ich tam było 6, co uciekali. I
wszedli do tego pontony, ale fale takie były duże, że nie mogli tego pontonu, żeby on odjechał od plaży, bo zawsze ten morze jego z powrotem na plażę, także musieli, była jedna pani tam, to się, Hanka Szymańska, ona była w środku tego pontona na dole, a oni wszyscy wyskoczyli do piersi wody i pchali ten ponton, aż wypchnęli go. I się dojechał do kutra, gdzie weszli na ten kuter. Ten kuter był operowany przez trzech rybaków. I oni byli dobrze zapłacili im dobrze, żeby właśnie wywieźć, że podejmą kilka ludzi z plaży i że wywiozą ich do Danii. I jak ci rybacy zobaczyli tych z plaży, weszli na ten kuter, to zaczęli powiedzieć, że nie, się zaczęli bać, że to na nich to będzie, bo oni chcieli wrócić do Polski, także że tam będzie dla nich repercussion. Także niech powiedzieli, że nie jedziemy do Danii, wracamy do Gdańska. No i mieli ten taki, który rakietę wystrzela. I tym ich zagrodzili i powiedzieli, że jak nie pojadą do Danii, to ich zabiją. No i oni zdecydowali, że lepiej jechać do Danii. Po drodze, już jak się było już ciemno, oni byli zajęci, ci uciekiniarze byli zajęci, żeby się, byli było zimno, to się, żeby się od tego odgrzać trochę i nie patrzyli na tych rybaków i jeden z tych rybaków zbił ten kompas, no i jak jechać teraz, także ich zawiązali, usadzili gdzieś i na nich patrzyli. Ale był jeden z tych uciekiniarzy, był adwokat z marynki wojennej. I on wiedział jak przez gwiazdy, jak navigation przez gwiazdy. I jechali dobrze, aż gdzieś o drugiej rano burza naszła. I była bardzo, dość spora burza była, także nic nie wiedzieli, nie mieliście tego kompasu, no ale jechali. I rano, jak to ojciec opowiadał, że rano jak wyszedł na dek, a widzę, że jest ląd. I co to teraz jest? Czy to jest Rosja? Czy to jest Szwecja? Czy gdzieś indziej, tak? No ale także byli trochę zaskoczeni i się bali w ogóle, gdzie oni są, bo nie mieli pojęcia, gdzie są. I ojciec się kontaktował z moją mamą jako ciocia Pola, to była mojej babci siostra, która zginęła w Oświęcimie podczas wojny. I on właśnie nie jako Siemiątkowski, tylko jako ciocia Pola się dostał, że to on żyje i że paczki przychodziły, żeby nam pomóc, bo było trudno. Aż się kontaktowali tak aż do 1956 roku mniej więcej. Pod koniec 1956 roku zaczął już wtedy, jak jest była ta odwilż, zaczął używać Tadeusz Siemiątkowski. A brat pamięta ojca, bo miał 4 lata, jak wyjechał. Także matka mu powiedziała, że jedzie do ojca, to on pamiętał, że dobrze, to się ucieszył. Mnie mama powiedziała, myśmy wyjechali w grudniu, mnie mama właściwie w lato powiedziała, że ojciec jest, żyje i że do ojca jedziemy. To jako 10-letnia dziewczynka, to dobrze, jadę do ojca, będzie statkiem, to było exciting. Właściwie to zaczął mi ojciec opowiadać, jak już byłam w liceum właściwie. I zaczął opowiadać trochę dlaczego. Się zainteresowałam wtedy też. Na początku to jako mała, to właściwie to przyjechałam do ojca, w Kanadzie, to nowe rzeczy, także to. I tak jak w liceum, jak miałam jakieś 18 lat, tata zaczął opowiadać te wszystkie historie. I później tylko opowiadał, ja go nie nagrywałam ani nic. I później jak się wyszłam za mąż i się przeprowadziłam do Stanów, te wnuczki się urodziły i przyjeżdżaliśmy do Montrealu.
I wtedy zdecydowałam to wszystko, te wszystkie wspomnienia nagrać.